Wręcz jak Pan Jezus mówi tak, kapłaństwo jak jest sakramentem tak samo zdeprawowanym jak małżeństwo. To znaczy, że nie są respektowane w tych sakramentach moje prawa. Bo te łaski, które Pan nadał, to są prawami. Czy sakramenty są bez Boga? Pyta Pan Jezus. Istotą sakramentów jest moja obecność w nich. Bóg tnie w kapłana, zmienia jego duszę w sakramencie. Kapłan zaznacza swoją obecność, wam pokazywałem. A jeśli kapłan żyje tak, by Boga nie było i w ogóle nie ma z nim kontaktu? Więc ze wszystkim, czym poleci do niego Bożym, sprawami Bożymi, modlitwą, może pierwsza sobota, może różaniec, pokazuje ci wynocha. Wynocha. Bo jest tak wewnętrznie zniszczony, że każda oferta z czymś Bożym jest agresją na jego wolność. Jakim bólem, mówi Pan Jezus, istotą sakramentów jest moja obecność w nich, a mnie w nich już nie potrzebuje. Przyglądnijcie się atmosferze, moi drodzy, samej uroczystości święceń prymicyjnych. To powinien być czas miłości, modlitwy po mszy prymicyjnej, po kapłaństwie do karczmy. W karczmie orkiestra. Mówi się, jak to religie nazywają, są specjalne orkiestry prymicyjne, które wiedzą jak grać. Nieprawdopodobne. Są specjalne orkiestry prymicyjne, które wiedzą jak grać, dzieci. Przecież powinien po takim spotkaniu wziąć po południu do kościoła. Chodźmy, podziękujmy Bogu. Czy był gdzieś różaniec na prymicji, jaki byliście, żeby ktoś zaproponował? Pomódlmy się. Skoro się urodziło jedno powołanie, módlmy się o drugie.